Witam fanów Blendera. Zapraszam na kontynuację tematu. Teksturowanie obiektów 3D. Podstawy. Dziś powiem kilka słów o konfiguracji Blendera z Photoshopem, o eksporcie układu UV do edytora graficznego, o dodaniu napisu do obiektu 3D. Zapraszam na film. Nie każdy z nas lubi pracować w edytorze obrazów Blendera. Możemy temu zaradzić i skonfigurować zewnętrzny edytor graficzny. Wystarczy wejść do panelu Edycja, Preferencje, Ścieżka plików, Edytor obrazów i wskazać ścieżkę z plikiem wykonywalnym Photoshop Exe. Potem już zamykamy okno. Zewnętrzny edytor obrazów zadziała. Wynik mapowania tekstury UV obiektu 3D możemy wyeksportować jako dwuwymiarową siatkę. Wystarczy wybrać UV i dalej. Eksport układu UV. Wynik eksportu zapisujemy do pliku, choćby PNG. W kolejnym kroku aktualizujemy zapisany plik PNG w Blenderze. Teraz możemy skorzystać z edycji grafiki w Photoshopie. Wybieramy obraz i edycja. Zewnętrzny edytor. Automatyka programowa działa. Mamy dostęp do Photoshopa i tu wyedytuję teksturę. Popatrzmy przez chwilę. Wynik edycji z Photoshopa zapisuję do pliku PNG. Plik PNG z obrazem aktualizuję w Blenderze. Dodaję nowy materiał do obiektu 3D. A kolor bazowy zastąpię obrazem tekstury PNG. Gotowe. Tak prezentuje się aktualny podgląd tekstury na obiekcie 3D, a tak prezentuje się scena renderowana w Cycles. Dziękuję za uwagę.